Witam w kolejnym filmiku. Ja już w ogóle nie mam ten telefon trzymać, bo ostatnio tak nagrałam filmiki, że okazuje się, że część filmu, jak dobrze zrozumiałam, w dwóch filmach, druga połowa filmu nie słychać. I teraz tak, gdzieś tutaj, ale nie, chyba tak, trzymając telefon, nie jestem w stanie, że tak powiem, zasłonić mikrofonu, nie wiem. W każdym bądź razie przypominam, opcja pełny ekran. Przychodzę dzisiaj z filmikiem obiecanym. A propos trzech niedrogich, świątecznych zapachów. I od razu przechodzę do rzeczy, wszelkie nazwy będą w opisie. Przypominam, o tym zapachu ja już wspominałam, także można odszukać w filmie, gdzie o tym zapachu mówię. Jest to marka dostępna w Rosmanie, jest to marka zapachów naturalnych. Marka nazywa się Pure Eden, a zapach ter, SAUVAGE. Jest on z serii. Męskich zapachów, dlatego że jak dobrze pamiętam są trzy męskie, trzy, trzy damskie, trzy męskie. Ale to właśnie ten yy, oczarował i ten zachwycił z tych wszystkich sześciu. Nie jest to dla mnie zapach męski, stosowanie jest damski. Jest mocno korzenny. Budzi po czasie skojarzenia z korzennymi ciasteczkami, Tam jest nutach anyż. W ogóle przepiękny kartonik, muszę powiedzieć. Ale muszę przyznać, że bardziej mi się ten zapach podobał, że tak powiem, wtedy jak go poznawałam. Teraz jak go sobie odświeżyłam, przygnam sobie na dokładnie lewe zgięcie łokcia, dlatego że prawe nadgarski, że oba nadgarski mną zostawiłam pod kątem miastów innych zapachów. E, jest mocne uderzenie takich goryczkowych cytrusów, jest po chwili korzena tak taka najbardziej jednak wyczuwalna, anyżowa. Pamiętam, że wtedy mi się ten zapach podobał głównie po czasie. Po czasie był taki właśnie bardziej korzenno-ciasteczkowy. Zobaczymy. Na razie po prostu jest takie mocne uderzenie. Natomiast muszę powiedzieć, że tak czy tak połączenie korzenności, anyżu i cytrusu to nadal będzie fajne połączenie, jakby nie patrząc, świąteczne. No niestety ja mam takie coś teraz z telefonem, że... Żeby... Kolejny zapach, to już zapach, o którym też wspominałam, o nim już też yy, nieraz, że tak powiem było, jest to yy, powiedzmy budżetowa wersja serzut Femini czy też z wersji z i jest to yy, Faberlic ramiata. Ja w ogóle a propos marki Faberlik. Ostatnio kupiłam żel, yy, ale jeszcze nie sprawdzam. Yy, na Gietek z czymś jeszcze. Widziałam dużo takich właśnie z, z użyciem różnych. Też takich powiedzmy bardziej składników pielęgnacyjnych, ziół, jeżeli chodzi o tę markę, z zapachów. Jak dobrze kojarzę, poznałam tylko i wyłącznie ten jeden zapach. I on jest świąteczny i jest bardzo zbliżony właśnie do Femini Dubois. Ja go sobie zaraz jeszcze odświeżę. I znowu mam ten problem, nie mogę spausować, a ja po prostu chcę spauzować i odłożyć telefon. Nie wiem. Także chyba moment, moment. Będzie strasznie ciężko mi to zrobić. Słyszę, że chciałabym y, zaaplikować na zgięcie łokcia. No coś tam psiknęłam. Ale generalnie Ubolewam, że nie mogę spauzować Nie wiem, co ja wyrabiałam w tych ustawieniach. Nie potrafi nie chcę mi po prostu dać pauzę chociaż albo coś mi już zbledzia do tych nie wiem. Więc, nawet teraz nie jestem w stanie za bardzo się nachylić z tym telefonem, tak trzymając. Jestem ograniczona teraz w tym momencie bardzo. Ale to, co wyczuwam w powietrzu, to muszę powiedzieć, że to jest po prostu istna perełka. Taka słodkościowa, drzewno, aromatyczna, iście świąteczna. Jest taka właśnie taka drzewność i suszona owocowość. Takie też motywy dominujące właśnie Family była. Także zdecydowanie świetna perełka. I przechodzę do perełki numer 3, perełki cynamonowej fajnej parolki pod kątem cen, tylko nie wiem, czy będzie po prostu trafić. Powiem tak. <laughs> mi się udało trafić w fajnych cenach. Ramiatę, e, czy właśnie na promocji ten zapach e, z Pure Eden, czyli tercoważ e, Jeżeli chodzi o ten zapach, o tym to zaraz opowiem. E, nie wiem, jak z dostępnością, szczerze mówiąc. Moment, może. To po prostu dramat, nie chcę mi tego e, z, spauzować. Nie wiem, w każdym razie to będzie Canela de la Sri Lanka z Compania de la Indie. To nie jest jedyny zapach, który poznałam. Aktualnie dobrze każę, mam dwa zapachy tej marki: jeden to jest taka tropikalna e, sałatka, owocowo-kokosowa, a drugi właśnie przepiękny, słodkawy cynamon. O nim też już kiedyś opowiadałam. Był ten zapach w filmie Kładności Nuty Cynamonu. No, dramat, dramat. W ogóle nie wiem o co chodzi. Tak, jakby mi coś się stało z dotykiem, chyba że moment. Jakbym tak poprzekręcała, może. I od razu przechodzę z zapachem numer 3. Jakoś zobaczyłam, że jak trochę przekręcę telefon i ten przeciwspółza w innym miejscu, to po prostu mi łapie. <laughs> Więc chyba faktycznie mam już jakieś miejsca po prostu, że tak powiem, gorzej z dotykiem w telefonie. To jest ten zapach. La Via, la Via della Setta. Y... Parfum Entonce entonces, canela de la Sri Lanka. Cinnamon. Można powiedzieć, że przepiękny, aromatyczny, słodkawy cynamon. Taki właśnie, powiedzmy, tak jakieś rysy cynamonu, imcy, to właśnie ten motyw cynamonowo-cukrowy, bardzo szlachetny. Yy, niezwykle taki właśnie, że tak powiem, ma tą aurę, taką yy, aurowość świąteczną, tylko po prostu nie jest to zapach długotrwały. To jest porządny minus tego zapachu. Gdyby ten zapach był po prostu taki, jak jest, tylko o dobrych parametrach, to po prostu byłoby arcydzieło. Tak wyglądają flakoniki. Tu ma jakoś pewnie jakieś mieć inspirowane, że tak powiem, architekturą, budowlami. Ja nawet mam tak już dziwnie poustawiane, że nawet też nie jestem w stanie wyostrzyć obrazu. Chciałam wostrzyć na tych załamaniach. Też może trochę widać korka. Dajcie znać, jakie są Wasze typy na świąteczne perełki, takie niedrogie świąteczne perełki. Trzy zapachy. Zaraz się zastanowię, że uda mi się spałzać, może coś jeszcze czwartego dorzucę. Natomiast te trzy zasadnicze bardzo chciałam pokazać. No i przychodzę jednak z czwartym zapachem. Uznałam, że damy tutaj jeszcze yy, desnudę. Jest to zapach, bym powiedziała, taki słodkościowy, cielesny, taki otulający, w tej swojej właśnie takiej szlachetnej, otulającej, cielesnej, pielęgnacyjnej słodyczy. Fajnie też pasuje się w taką słodkościową, ale taką niezasłodzoną aurę świąteczną. To, co mogę powiedzieć, jak potestowałam, yy, sprawdziłam po czasie eter Soważ. To jest więcej tej korzenności, natomiast jest ostra nuta cytrynowa i szczerze mówiąc lepiej mi się ten zapach układał jednak w zeszłym roku. Natomiast warto sprawdzić, bo może na jakimś siło, że tak bardziej jak na mnie w zeszłym roku, tak bardziej ciasteczkowo-korzennie. Jak widać różnie to bywa i to nie jest tak, że zawsze na nas jest jedno ułożenie zapachowe. To zależy od różnych czynników, chociażby od tego, co ostatnio było często używane, od daury pogodowej, od tego, co aktualnie używamy, jeżeli chodzi o środki do mycia ciała itd. itd. Natomiast jeżeli chodzi o Canela de la Sri Lanka, to jest taki zapach momentalnie puchato-cynamonowy teraz, nawet bym powiedziała mniej cukrowy niż kiedyś, trochę będzie skojarzenia z e, pewnymi innymi puchato-waniliowymi cynamonami, o których wspominałam, to jest e, Divine Orchid, e, Marki y, Judith Williams y, jest filmistą, niedrogą drogą, y, perełką perfumową, oraz tamten zapach budzi skojarzenia z Galantes Indes, y, niszowym takim puchatym wanilowo-cynamonem, ale po prostu Parfum divin, wszystkie nazwy będą w opisie y, wypada fenomenalnie, zmiennie nie mega jakościowo jest to mega odkrycie tego roku. A duża jest właśnie, duża jest właśnie kolosalna różnica wręcz w cenie, czyli fenomenalny stosunek jakości do ceny. Najlepszy zapach marki Judith Williams, który ja poznałam, poznałam trzy. Tak, i tam jest właśnie w tym kanale Dala Sri Lanka, jeszcze wracając, więc kłada się troszeczkę inaczej. Mi cukrowo i nawet czuję taki trochę mo moment takiego motywu, że tak powiem, spalenizny, <grym> ale takiego wręcz przypalonego przypalonego, właśnie jakichś takich motywów, cynamonowo, yy, takich cukrowych. Generalnie szczerze mówiąc jestem pod ogromnym wrażeniem tego, tak jak te zapachy kompletnie inaczej się na mnie układają teraz, yy, niż jakie miałam w swojej pamięci. No i to jest nuda. Dajcie znać, jakie są Wasze typy. Ja postaram się to jest drugi filmik a propos świątecznych teraz 2020. Postaram się jeszcze nagrać takie trzy super wybory mainstreamowe, trzy super wybory niszowe, żeby pojawiły się jakieś zapachy, o których nie wspominałam w tych dwóch filmikach teraz, bo jest filmik z czterema zapachami świątecznymi bez znikania w ceny oraz teraz cztery zapachy niedrogie perełki perfumowe oraz właśnie będą po trzy, trzy nisze, trzy mainstream jakby bez znikania, czy mam flakon, czy nie, czy miałam, czy nie mam, czy chcę mieć, tylko po prostu takie trzy przemyślane, najbardziej trafne wybory.